Po prawej stronie sceny politycznej panuje kult żołnierzy wyklętych. Wszyscy o tym wiemy. Wiemy też, że śmierć ważnego człowieka jest najlepszym momentem do zatrzymania się, do refleksji. Kilka dni temu, w wieku 101 lat, zmarł Zbigniew Ścibor-Rylski, bohater Powstania Warszawskiego, bohater kampanii wrześniowej 1939 roku, wielka postać. O żołnierzach wyklętych mówi się, że byli niezłomni. Posłuchajcie, jaką definicję niezłomności dla młodego pokolenia daje generał Zbigniew Ścibor-Rylski. Życzę młodemu pokoleniu, aby nigdy się nie załamywało, aby wierzyła, że nawet w najgorszych chwilach tragicznego zwątpienia był cień nadziei, cień zwycięstwa. Generał Ścibor-Rylski przeżył kampanię wrześniową, uciekł z niewoli, potem działał w AK, brał udział w Powstaniu Warszawskim, które przeżył, a potem zaczął pracę w nowej, komunistycznej niestety Polsce. Czy lepiej by było, żeby generał zginął w walce, tak jak żołnierze wyklęci? Nie sądzę. Jeszcze w 1984 roku, za komuny, kiedy było to zakazane, został jednym z członków Obywatelskiego Komitetu Obchodów 40. rocznicy Powstania Warszawskiego. W wolnej już Polsce w 1990 roku został prezesem Związku Powstańców Warszawskich. Te matki rozumiały, że Polska będzie wtedy silna, kiedy pokolenia będą silne, kiedy młode pokolenia oddadzą wszystko, co w mocy. Generał ma przesłanie do was, młodych ludzi. Z waszych pokolenia i przyszłych będą przyszli ministrowie, prezydenci i wy będziecie Polską rządzić. Nigdy do tyłu, zawsze naprzód. Do przodu, do pełnego sukcesu. Przeżycie wojny i życie w komunistycznym państwie wymagało również kompromisów. W 1947 roku został on zwerbowany do UB jako towarzysz Zdzisław. Z dokumentów UB wynika, że został zmuszony do współpracy na podstawie materiałów kompromitujących. Generał bronił się, że podtrzymywał kontakty z UB na rozkaz z AK. Nie była to współpraca z UB, było to realizowanie rozkazu, a celem było pozyskiwanie informacji ważnych dla byłych żołnierzy AK. Jest to niewątpliwie jakaś ryza na życiorysie generała, ale kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień. Mówię do młodego pokolenia, aby nigdy wasze młode życie nie doznało tego, co wasi dziadkowie, pradziadkowie. Doceniajcie, kochani, to, co osiągnęliśmy. To jest sukces światowy. Generał daje nam też kolejną lekcję, mówiąc, co jest najważniejsze w naszym życiu. Warto posłuchać. Pamiętajcie, kochani, najważniejszą rzeczą jest szacunek jednych do drugich. Pozwala na rozmowy zupełnie na innej platformie. Każdy człowiek może mieć inne poglądy. A to ostatni przekaz generała, zarejestrowany na dni przed śmiercią. Przyjmijcie od starego żołnierza, żołnierza 39 roku, wolniaka walczącego na Wołyniu,
od powstańca. Te życzenia, aby nie tylko doceniać i w tej chwili cieszyć się, ale rozbudowywać, robić wszystko, żeby Polska była coraz piękniejsza i cieszyła się międzynarodowym uznaniem i wielkim szacunkiem. Czy lepiej by było, żeby generał Zbigniew Ścibor-Rylski, pseudonim Motyl, zginął śmiercią bohaterską, tak jak żołnierze wyklęci? Czy lepiej, że przeżył, że zadbał o powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego? Uważam, że więcej zrobił, mając wciąż nadzieję, doczekawszy się wolnej Polski. A ty co myślisz?